komentarze właściwie wszystkie dość standardowe, dlatego że to przesłanie zresztą przedstawione przez panią premier jest dość oczywiste, a mianowicie pozbycie się z rządu i ze stanowisk publicznych osób, które w jakiś sposób związane były z taśmami za rozmowy utrwalone na tych taśmach. Pani premier wczoraj w dość takim dramatycznym oświadczeniu przeprosiła. Czy to jej pomoże, czy pomoże Platformie? Nie wiem. Ja myślę, że po prostu nie miała wyjścia. Słuchałam wczoraj debaty sejmowej i każdy, kto słuchał tej debaty sejmowej po wystąpieniu prokuratora generalnego, zwłaszcza wystąpienia pana posła Piotrowicza, byłego prokuratora zresztą z Krosna, w imieniu Prawa i Sprawiedliwości pani Beaty Kempy, to miał poddaną fantastyczną melodię, wokół której toczyłaby się dyskusja przez najbliższe miesiące. Tym bardziej, że nie jest absolutnie żadną tajemnicą, bo słyszę o tym od dawna. Dziwne, że nie słyszą o tym służby specjalne, że będą następne taśmy i krążą i nazwiska, czyje to nagrania mają być. Także myślę, że po prostu pani premier również próbowała zdetonować te ładunki, które jeszcze są i które miały wypłynąć, i to podobno nawet szybko. Ja słyszałam o piątku i poniedziałku ewentualnie. I tutaj